Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Prończuk, jestem przewodniczącym Biblijnego Towarzystwa Kreacjonistycznego. Jestem także wolontariuszem w Szkole Króla Dawida i pracuję jako wikariusz Kościoła Baptystów w Toruniu. To, co bym chciał dzisiaj przedstawić, to jest sposób, w jaki można zbudować prawidłowy fundament dla światopoglądu chrześcijańskiego. Więc proszę, skupmy się, bo niestety nie będzie tutaj obrazków. Będzie tutaj trochę pracy umysłowej. Popatrzmy na pierwszy slajd. Specjalnie go tutaj dałem, ten cytat. Być może Państwu znany, może nie. Tak podobno powiedział kiedyś Archimedes. Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę ziemię. Jemu chodziło o zasadę dźwigni, że przy odpowiednio dużej dźwigni, jeżeli ma punkt podparcia, może poruszyć wszystko. To jest tylko kwestia dźwigni. Ja natomiast chcę się skupić na punkcie podparcia. Archimedes też o tym wiedział, że gdyby nie miał punktu podparcia, nie mógłby wykonać żadnego ruchu. Kiedy jesteśmy w próżni, to nie możemy wykonywać ruchów. Po prostu nie mamy punktu doczepienia. I to jest nam bardzo potrzebne. Mam do Was pytanie. Takie, może słyszeliście, może nie. Arystoteles w Księdze Metafizyki, w Księdze Alfa, napisał takie zdanie, które zaczyna się tak. Każdy człowiek z natury dąży do... Czy wiecie dokąd? Do Poznania. Ja jestem z Poznania. Już tam zdążyłem. Ale też zapraszam do tego Poznania innych. Natomiast oczywiście nie chodzi tutaj o miasto Poznań, chodzi o wiedzę. Ale chcę tutaj zauważyć pewną rzecz, którą my widzimy też u ludzi, że każdy człowiek chce poznawać, chce się rozwijać, chce doświadczać. Dlatego na samym wstępie napisał coś takiego. Wszyscy ludzie z natury dążą do poznania, czego potem jest umiłowanie zmysłów, a zwłaszcza ponad wszystko inne wzrok. Zapamiętajmy sobie ten cytat i tą cechę człowieka, bo do tego jeszcze wrócimy. Natomiast teraz, jako dla nauczycieli, chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą zauważył Arystoteles. Jeden z moich nauczycieli mówił o nim, że jeżeli zapamiętamy, że Arystoteles był geniuszem, to będzie trzy. Że to wystarczy. Rzeczywiście był geniuszem. W wielu miejscach. Zauważył jedną rzecz. Że zdolność do poznania i do rozumienia jest lepsza niż kogoś, kto ma tylko olbrzymie doświadczenie. Że bardziej wartościowi są ci ludzie, którzy mają wiedzę, a nie ci, którzy mają tylko olbrzymie doświadczenie. Żeby to lepiej zilustrować, to dał dalej taki cytat, że bardziej godni czci są architekci niż sami budowniczowie. Dlatego, że architekt wie, dlaczego zbudować, wie, jak zbudować. Być może budowniczy lepiej stawia mury, bo jest fachowcem, ma doświadczenie w tym, natomiast nie zawsze musi wiedzieć, dlaczego te mury postawić tak, a nie inaczej. Wie to architekt. Tak samo doświadczony kowal może lepiej wykuwać remiesze, miecze czy jakieś inne rzeczy. Natomiast ktoś, kto skończył metaloznawstwo na technice, wie, dlaczego ten remiesz trzeba zrobić tak, a nie inaczej. On nie musi remiesza robić lepiej niż kowal, ale nie dlaczego. I dla nas, jako nauczycieli, bardzo istotne jest, żebyśmy wiedzieli dlaczego. Nie tylko, żebyśmy precyzyjnie powtarzali schematy, ale żebyśmy wiedzieli, dlaczego właśnie tak jest. Żebyśmy znali przyczynę. I Arystoteles w całej tej księdze i w wielu innych, które napisał, głównie stawia akcent na przyczynę. Jeżeli znamy przyczynę, jeżeli znamy zasady świata, to potrafimy wytłumaczyć całą resztę.